Witajcie moi drodzy, witam was na kolejnym goleniu, bardzo powiedziałbym takim dla mnie szczególnym, ponieważ jak pamiętacie chwilę temu zawitałem do Wrocławia, odwiedziłem sklep Barber Company, w którym dokonałem zakupów, no i dzisiaj rozpakuję z wami paczkę pełną samych dobroci golitkowych. Oczywiście wybrałem tutaj produkty jednej marki. Mam nadzieję, że wszyscy się już domyślają. Widać tą torbę za mną. Tutaj Denis zadbał o to, żebym nie wyszedł ze sklepu niezadowolony. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Cię pozdrawiam, Denis, i dziękuję za miłe przywitanie przede wszystkim, i że mnie ugościłeś w swoim sklepie. No i przede wszystkim produkty, które wybrałem, wracając tutaj do moich zakupów, przede wszystkim wybrałem te, które sami mi polecaliście ostatnio w komentarzach, i wybrałem marki, na którą mam ostatnio ogromną ochotę. No i nie pozostaje mi nic innego, jak tylko chwycić tą dyskretną, elegancką torbę szarą z napisem Miule i pokazać wam, co sobie kupiłem, będąc we Wrocławiu. Także torba prezentuje się w ten sposób. Żadnych, że tak powiem, ochów i achów. Szara torba z napisem Miule. Może zaczniemy od najmniejszych rzeczy, a będą to żyletki. Żyletki, jakie sobie wziąłem, są to czarne Federy na próbę, ponieważ długo się nimi nie goliłem, a chcę właśnie przetestować względem tych żółtych zapakowanych po 10 sztuk, by mieć jakieś zdanie, czy faktycznie jest to samo w opakowaniu, czy być może się różnią. Ale to za jakiś czas. Drugim moim wyborem żyletkowym były zielone Astry. Zielone Astry, wydawałoby się, że zielone Astry, no to każdy z nas ma w swojej kolekcji, ale ja wybrałem bardzo szczególne zielone Astry. Wybrałem te już produkowane w Indiach. W Indiach produkowane przez Gillette, bo jak wiadomo, fabryka Gilletta przeniosła się z Petersburga do Indii i tam dzisiaj są produkowane żyletki marki Gillette i wszystkie pod jej, że tak powiem, marką. No i właśnie zielone Astry, czyli te najbardziej popularne, te, które według mnie są żyletkami takiego pierwszego wyboru, które ja zawsze polecam. No i chcę sprawdzić względem tego, czy przypadkiem nie pogorszyła się jakość. Co najśmieszniejsze, pierwsze co, to możemy zwrócić uwagę, że nawet wiem, w której godzinie zostały wyprodukowane te żyletki, więc tutaj naprawdę dokładność Hindusów jest porażająca, więc tutaj zobaczymy. No i cóż, main event, jak to mówią. Co wybrałem? Wybrałem oczywiście mydło oraz wodę po goleniu. Wybrałem mydło do golenia marki Miule. Jest to wersja z rokitnikiem. Wybrałem sam refill, no bo mam w swojej kolekcji ten przepiękny porcelanowy tygielek, ale również dla wszystkich tych, którzy chcieliby mieć ten porcelanowy tygielek, w ofercie Barber Company również występuje właśnie mydło rokitnikowe, właśnie to z żółtym nadrukiem w wersji właśnie z tym ceramicznym tygielkiem, więc do koloru, do wyboru. No i oczywiście nie mogło zabraknąć po goleniu wody. Wody po goleniu Miule, również właśnie z rokitnikiem. No i teraz czas by przejść tutaj do golenia. Także dzisiaj taki komplet, można by powiedzieć, 4 razy Miule. Ostatnio było 3, więc już jest 4. Być może pewnego dnia nakręcę wam taki odcinek z serii 5 razy Miule. Na razie niech to jest 4, czyli mydło, woda po goleniu, maszynka i żyletki. Jak już powiedziałem, maszynka, no to do takiego golenia, powiedziałbym, w stylu Miule, no nie mogło zabraknąć maszyny, która jest u mnie w kolekcji. Nazywa się ona Miule R106. Mieści się w takim kartonowym opakowaniu, jak wszystkie
jak wszystkie maszynki niemieckiej marki Miele. Także wyciągam żyletki, również użyję tej samej, co ostatnio żyletki używałem właśnie na filmie z drzewem sandałowym, więc zaraz tutaj założę, wszystko pokażę. No i do samego golenia użyłem pędzla portugalskiej marki Semog, jest to model 1470 z włosiem Best, czyli ten mały taki 19 lub 20 mm w knocie pędzel z włosiem dzika, który w mojej ocenie jak zawsze nadaje się idealnie do kręcenia właśnie i budowania piany typowo z twardych mydeł, ale właśnie o tej mniejszej objętości. No więc tutaj wybrałem taki mały pędzelek, by on sobie tutaj pracował bardzo dobrze z tymi mydłami właśnie od Miele, czy też pamiętacie od Haslingera. Tutaj również mogę przywołać te mydła, również ten pędzel zda się idealnie, lub też z niemieckimi mydłami marki Tabak do golenia, to również ten tygielek idealnie się współgra z tym pędzlem. Dobrze, więc tak, ten dźwięk jest charakterystyczny, czyli ceramiczny, nie stłuk się, ceramiczny, wytrzymały na szczęście z Arkorok tygielek. Przekładam już dość wariactwa. Obejrzę, czy aby nic się nie stało. Także zobaczcie, tygielek jest, że tak powiem, dość wytrzymały. Więc rozpakowywuję mydło, prezentuje się w ten sposób. Na samym opakowaniu jest również rysunek owocu, ale również tego krzewu rokitnika. Na opakowaniu napisano, że jest to Sia Buckthorn Shaving Soap o zapachu Fruity Fresh. Tak tutaj producent określa, więc zapach również bardzo, powiedziałbym, wiosenny. Skład oczywiście, mam nadzieję, że tutaj uchwyci kamera. Jeśli nie, to ja ten skład, tak samo jak wody po goleniu, zamieszczę pod moim filmem. No i cóż, rozpakowywujemy. Zobaczcie, bardzo to estetycznie, elegancko zapakowane. Mamy tutaj takie oto również w środku Miele, czyli młyn. Więc odkładam opakowanie. Bardzo, powiedziałbym, fajnie, estetycznie jest to zrobione. Mi się podobają takie smaczki goleniowe właśnie, w których ta dbałość o szczegóły jest zachowana. O, fajnie pozawijane to wszystko, więc rozpakowywujemy. Zobaczcie, tutaj mamy ten okrąg, który przypasowywuje. Pozwólcie, że to odłożę na bok. Biorę tygielek i to tutaj idealnie się powinno wpasować. Jest to mydło, zobaczcie, lekko żółtawe. W swym zapachu właśnie taki fruity fresh, czyli owocowo świeży. Ja powiedziałbym, w mojej ocenie, nie wiem czy to dobrze widać, ale tutaj na powierzchni mydła, tak samo jak w drzewie sandałowym, o, teraz powinno być to, jest taki postawiony gruby stempel, również z nazwą Miele, czyli z po polsku młyn inaczej, więc ja odkręcam wodę, mydło dociśnięte, woda, zobaczcie, letnia, nie gorąca, tutaj więcej nie potrzeba. Zalewam po brzegi i tak na chwilę odstawiam, by sobie mydło, że tak powiem, delikatnie zmiękło na swej powierzchni. No a tymczasem założymy żyletkę do maszynki Miele R106. Jest to maszynka z głowicą R89, czyli ta najbardziej popularna. Więc wyciągam żyletki. Żyletkę. Tutaj mamy oczywiście grube pergaminowe. Z napisem, zobaczcie, Miele Razur Kultur. Tak to się prezentuje.
teraz tak. Maszyna skręcona, wszystko idealnie leży. Właśnie tutaj gwarancja jakości, jeśli chodzi o produkty Miele, jest także delikatnie, że tak powiem, wypadowa również. Także jest tygielki odporne na upadek. Odkładam. Z kamerą wędruję do góry. Pozwólcie, że wszystko poustawiam. Dobrze, więc czas zwilżyć twarz i przejdziemy do budowania piany właśnie z pędzlem. Twarz zwilżona. Ja jeszcze dodatkowo teraz tą zawiesistą wodę, która tutaj jest, użyję jako tak zwany pre-shave. Także słuchajcie, wypadałoby chyba jeszcze raz zejść tutaj z kamerą na dół i pokazać wam całe misterium tego kręcenia piany. Więc pędzel wyciskam. Jedno strzepnięcie. Pędzel oczywiście moczy się tutaj od dobrych 15 minut, więc zapach bardzo przyjemny, powiedziałbym taki, jeśli miałbym go określić moimi własnymi słowami, no to pachnie troszkę jak sok multivitamina, tak bym go określił, także tutaj wszystkim fanom soków pomarańczowych lub soków w wersji multivitamina tutaj mogę polecić, naprawdę jest to zapach dość mocny przede wszystkim w porównaniu do drzewa sandałowego, no to tutaj muszę przyznać, że jest to ten zapach jest troszkę intensywniejszy, więc moczę i nabijam dalej. Wiadomo, to pierwsze użycie takiego mydła, zawsze potrzebuję troszeczkę więcej popracować tutaj tym pędzlem, żeby ta powierzchnia, która jeszcze nie jest tak nasiąknięta, bo zauważyłem właśnie, że te mydła z Miele mają to do siebie, że one właśnie z czasem oddadzą nam tutaj to wszystko, co mają najlepszego, gdy ta powierzchnia właśnie nam zmięknie podczas używania częstego. Dobra, no to kamera w górę. Ale dzisiaj skaczę z tą kamerą jak taki normalnie. Dobra, no to tak, zapach zdecydowanie intensywniejszy, to od razu czuć po nałożeniu. Drzewo sandałowe tutaj w mojej ocenie jest raczej bardzo delikatną interpretacją drzewa sandałowego w porównaniu z tym. Tutaj te cytrusy, powiedziałbym ta pomarańcz, która tutaj w mojej ocenie jest, bo jest to takie delikatnie słodkie. No to tutaj jest intensywniejsza.
czytając sobie różne fora tematyczne na temat właśnie tych mydeł, ale szukając też informacji i opinii na temat tej linii zapachowej, czyli tego rokitnika zwyczajnego, właśnie wielu z użytkowników na świecie pisało, że jest to taki cichy zwycięzca tej całej trójki pod względem właściwości, pod względem piany. Bo zapach akurat tutaj to jest drugorzędna sprawa w mojej ocenie, ponieważ tak jak w przypadku mydeł Haslingera, tutaj widać Miele postawiło na pewno na lepsze właściwości, postawiło na lepsze, takie powiedziałbym, doznania goleniowe, by to mydło miało przede wszystkim lepsze właściwości goleniowe i służyło naszej skórze. A zapach jest to, powiedziałbym, tylko dodatek w tych mydłach. Ale co mi się podoba, bo to mydło że tak powiem nie pachnie z kilometra, jak te amerykańskie. Co w mojej ocenie jest jakby na plus, bo takie intensywne zapachy, gdy używa się, że tak powiem, codziennie tych mocno pachnących, po prostu szybko się nudzą. A tutaj mamy delikatnie, zwiewnie. Zobaczcie, piana cały czas gęsta. Cały czas gęsta, ona w ogóle nie ma tych cech. Zobaczcie, to jest na razie tak gęste, śmietanowe. Że aż szok. Więc drzewo sandałowe, muszę przyznać. Tutaj w mojej ocenie wypada odrobinę gorzej. Tam dosłownie chwilkę pokręciłem i ta piana od razu mi pokazała, że jest już gotową, a tutaj jest gęsto. Niesamowita sprawa. Zapach oczywiście tutaj podczas wyrabiania traci na swej, jakkolwiek by to nazwać, intensywności i zaręczam Wam, że piana nie smakuje pomarańczami, więc nie radzę jej łykać, bo ja właśnie jej spróbowałem. Mamy dlany posmak. Także tutaj zobaczcie, tak prezentuje się piana, więc no super. No to cóż, czas włożyć maszynę pod wodę, rozgrzać ją. Ale zapach, muszę przyznać, przyjemny. Czuję go. To nie jest tak jak w przypadku drzewa sandałowego, że było to tylko takie tło, powiedziałbym. Tutaj naprawdę, naprawdę czuję ten zapach. I drugą sprawą jest też, co tutaj należy wspomnieć w przypadku mydeł Miele, tak samo jak w przypadku mydeł Haslingera.
te mydła nie powodują u mnie podrażnienia skóry względem na przykład innych mydeł, czyli służą mojej skórze. Użyłem je tego sandałowego dosyć długodystansowo, bo pamiętacie, używałem je z Hatrickiem, używałem z Old Spice'em i tutaj naprawdę nic się nie zadziało. Tutaj powiedziałbym, poślizg jest jeszcze lepszy jak w drzewie sandałowym, bo maszyna wręcz sunie po twarzy. Zobaczcie, tak to się prezentuje w oku kamery. Więc uważam, że tutaj mydła marki Miele naprawdę i ich produkty zasługują na uznanie. Jabłko Adama klasycznie na przełknięciu. Także powiem Wam, że jestem w szoku, bo uważam, że no tutaj ten rokitnik. Muszę powiedzieć, że po zwilżeniu twarzy jest po prostu na twarzy taka potężna powłoka, której po drzewie sandałowym no nie było. A tutaj jest naprawdę, naprawdę ochronna, więc tutaj z tymi opiniami, które przeczytałem na goleniowych forach, muszę się zgodzić, że jest to tutaj pod względem właściwości. Może nie zapachu, ale właściwości, no naprawdę. Jeśli mnie zapytacie, czy będzie mydło aloesowe, bo tutaj też należy wspomnieć, wąchałem je i powiem szczerze, że jakoś tak mi nie przypadło do gustu. Tutaj może też moje nastawienie do, będąc w ogromnym szoku, będąc na zakupach właśnie w Barber Company, od razu sięgnęło po rokitnik i gdy go powąchałem, mówię tak. To jest coś innego. Znaczy, piana normalnie taka gęsta, że jeszcze mógłbym spokojnie dodać wody i ta piana by się wyrobiła jeszcze bardziej. Ale w moim odczuciu muszę też przyznać, że piana lepsza niż w drzewie sandałowym. Więc tutaj zgodzę się z opiniami tych, którzy opisywali te mydła pod względem właściwości, że to rokitnikowe jest najlepsze. Więc no tutaj podzielam. Podzielam to zdanie, widzę to od razu, bo to tutaj maszyna sunie niczym na lodowisku. Naprawdę poślizg tego mydła jest znacząco lepszy niż w przypadku drzewa sandałowego. Zapach po wyrobieniu, właśnie tak jak mówię, jest już bardziej subtelny, ale jest. Nie jest taki zanikający.
Więc teraz zimna woda, lodowata. Super. Naprawdę próbuję tutaj. Oczywiście nos trzeba wytrzeć, bo w nosie jak zwykle pełno piany. Próbuję tutaj zmyć, ale nadal czuć bardzo znacząco większy taki poślizg, ochronę przede wszystkim na skórze. Żadnego ściągnięcia nie czuję, żadnego podrażnienia, żeby mnie tutaj szczypało wokół ust, a bywały takie przypadki właśnie gdy mydło miało jakieś składniki, które mnie podrażniały, przede wszystkim lanolinę, o której bardzo często wspominam, która mnie niestety uczula. No i też zauważyłem, że mydła, które mają dość dużą zawartość olejków eterycznych, tego zapachu właśnie, o których mowa, no to z czasem właśnie powodują podrażnienie. A tutaj Miele, w mojej ocenie właśnie dając troszeczkę mniej tego zapachu do mydła, powoduje to, że to mydło nie powoduje podrażnień właśnie pod względem intensywności zapachu. Nie wiem, jak to dokładniej określić, ale właśnie zauważyłem to na mojej skórze, która jednak jest skórą wrażliwą, która ma skłonności do podrażnień, i właśnie te mydła, które pachną bardziej subtelnie, nie mają tyle w sobie zapachu, są dla mojej skóry lepsze i lepiej się sprawdzają. Więc wszystkim tym, którzy mają tak jak ja skórę wrażliwą, no to tutaj mydła Miele naprawdę, naprawdę są godne polecenia, a w szczególności ten smaczek, który dzisiaj używam, czyli mydło rokitnikowe, no jest to coś niesamowitego. Słuchajcie, czekam, aż się woda tutaj wchłonie, by zobaczyć, czy jest jakieś uczucie ściągnięcia, ale nie ma nic, więc no jest szok. Jest szok, bo naprawdę tutaj wasze polecenie właśnie pod filmem w komentarzu skorzystałem z tego, za co bardzo wam dziękuję. No i jestem niezmiernie wdzięczny, ponieważ poleciliście mi naprawdę świetny produkt. Na pewno lepszy niż to drzewo sandałowe pod względem właściwości. Wiem, powtarzam się. Dobrze, maszynka Miele R89, zobaczcie, czyli R106. No, ma troszeczkę osadu, więc będzie co czyścić. A tymczasem czas przejść do zwieńczenia dzisiejszego golenia, no bo również padło takie stwierdzenie, że jeśli Miele w wersji rokitnik, no to tylko z wodą po goleniu. Więc ja taką wodę po goleniu również w sklepie Barber Company zakupiłem. Mieści się ona, zobaczcie, w takiej oto szarej, cichej, eleganckiej, w cichym, eleganckim opakowaniu, szarym. Tutaj widzimy właśnie owoce rokitnika, takiego krzewu, który ma właściwości właśnie łagodzące dla skóry. Nazywa się to Sanddorn Razor Lotion Sea Buckthorn Aftershave Lotion. Tutaj oczywiście skład, który jest bardzo bogaty, jeśli chodzi o składniki łagodzące, nawilżające. Jest tutaj aż 6 różnych dodatków w tej wodzie, właśnie w postaci choćby oczaru wirginijskiego. Resztę proszę przeczytajcie pod filmem. Tam będzie wszystko opisane właśnie. Również jest dodatek mentolu. Naprawdę oczywiście ekstraktu z owoców tego rokitnika. Więc cóż, rozpakowujemy. Opakowanie mówi nam, że jest tutaj 125 ml płynu zamkniętego. Zobaczcie, w takiej szklanej, eleganckiej butelce. Przezroczysty płyn. Tutaj również te detale. Miele bardzo fajnie zadbało. Zawsze pasek żółty, mówiący. Nawet nie musimy patrzeć po nazwie, które jest które, tylko intuicyjnie można wybrać, jeśli ktoś posiada wszystkie trzy. Po wymieszaniu, zobaczcie, tworzy się takie oto pływające akwarium. Więc wstrząsnę je. Dobrze byście zobaczyli. Nakrętka, no, z bardzo porządnego plastiku, tutaj
Nie jest to plastik taki, który nam się po prostu złamie w ręce, więc no, za coś tutaj płacimy. Woda kosztowała około, jeśli dobrze pamiętam, 98 zł, więc tutaj nie tylko za opakowanie, ale zapewne i za zawartość również płacimy. No niesamowite. Powiem tak. No jest to uderzenie właśnie, ten fruity fresh, czyli ten zapach owoców, odświeżających cytrusów. Powiedziałbym tego właśnie soku w wersji multivitamina, tak bym to nazwał. No coś niesamowitego. No i przede wszystkim woda, którą ja uwielbiam. No nie muszę tutaj, zobaczcie, jest kryza, więc leci po niemiecku, czyli po kropelce, nic się nie zmarnuje. Tak, stwierdzam, że oczywiście nie wspomniałem o cenie mydła. Mydło kosztuje na Barber Company niecałe 26 zł, czyli w mojej ocenie mydło plus ta woda, wydając 120 zł czy 126 zł, naprawdę wydajemy na konkretny, dobry zestaw. W mojej ocenie jest to naprawdę, naprawdę świetny wybór, raz ze względu na zapach. Zapach jest bardzo przyjemny, słuchajcie, woda to jest ta woda, którą ja lubię, czyli tą, z którą ja spotykam się w wodach właśnie Pitralon, w wodzie Hattrick, o której ostatnio robiłem również film z produktami Miele. Woda jest z tych suchych, czyli słuchajcie, tutaj po goleniu no nie ma nic, nie ma nic. Jakbym nie nałożył żadnej tłustej wody, niczego, wypielęgnowana skóra natychmiast wchłonęło się to wszystko, pozostał bardzo fajny, owocowo świeży zapach. No i cóż, myślę, że to była bardzo przyjemna przygoda tutaj z tymi produktami, więc polecam, naprawdę warto. W mojej ocenie tutaj taki zestaw przewyższa naprawdę mydła, które są dużo, dużo droższe, i ja jestem na to przykładem, że nie wszystko, co drogie, musi być och i ach, a właśnie takie produkty, nawet budżetowe, no bo takie mydło plus taka woda. Czasami kupowałem mydła, które kosztowały jeszcze więcej, no i dawały radość z golenia, ale no nie dawały takiej radości, więc tutaj no jestem w szoku, naprawdę jestem w szoku, i jeszcze raz dziękuję Wam za polecenie tej wersji, bo naprawdę przypadła mi do gustu. Bardzo fajny zapach, bardzo przyjemny, i widzę, że z minuty na minutę coraz bardziej je czuć, więc polecam. I dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, zobaczymy się już niedługo w kolejnych goleniach, bo mam nadzieję, mówiąc to, myślę, że nie wsiąknę za długo tutaj używając tego zestawu, bo naprawdę, naprawdę mi się spodobał, ale za jakiś czas wrócę i oczywiście mam mnóstwo, mnóstwo jeszcze Wam do pokazania różnych fajnych golitkowych smaczków. Także trzymajcie się, do następnego golenia. Cześć!